Kto zna Przygody Mikołajka, czyli książkę francuskiego autora o polskich korzeniach i polskim nazwisku, czyli René Gościnnego, z ogromnym poczuciem humoru. Ja uwielbiam, od razu mam banana na twarzy. Taka rozkoszna grupa 7-8-letnich chłopców, wśród których Ray wodzi właśnie tytułowy Mikołajek, czyli Nicolas, Le Petit Nicolas. Taka historia tętniąca beztroskim humorem, no i wydarzeniami, które z perspektywy dziecka oczywiście mają zupełnie inny wymiar, ale czasami dobrze robi taki powrót do dzieciństwa, nawet w bardzo poważnym wieku. Ale czy znacie wszystkich członków tej rozkosznej bandy? I tu upieram się przy tym słowie rozkoszny. Jest oczywiście Mikołajek, postać tytułowa i kluczowa, czyli Le Petit Nicolas. No, oczywiście ta historia ma więcej smaku dzięki obecności niezawodnych, to znaczy w niektórych okolicznościach zawodnych przyjaciół. No ale bez tego właśnie, bez tej zawodności nie byłoby tej tętniącej życiem i humorem fabuły. Właśnie ta zawodność. To jest ten smaczek. Poza tym jest Alceste. Alceste jest najlepszy przyjaciel Mikołajka, to jest ten, który nieustannie się czymś objada. No i co skutkuje pewną taką opływowością kształtów, czy jak to się mówi, pospolicie nadwagą, no ale która no nie wzięła się znowu z niczego. Bo Alceste cały czas coś wcina. No i nawet kiedy gra w piłkę nożną, ma ręce pełne kanapek, które nie zawsze w porę udaje mu się skończyć. Ale których za nic w świecie nie poświęci dla dobra sprawy, czyli dla wyniku meczu, no bo Alceste zawsze gra na pozycji bramkarza, co pozostawia mu czas na konsumowanie tych niezbędnych, nieodzownych mu do szczęścia przysmaków. No i Alceste widzi właściwie wszystko jako taki potencjalny obiekt do zjedzenia, także na przykład kredę, którą się pisze na tablicy w szkole. Owszem, jeszcze jest Rufus, to jest syn policjanta, czyli to jest ten, który nosi stale przy sobie gwizdek, co często samo w sobie jest przedmiotem sporów, bo Rufus chce uczestniczyć w grach jako uczestnik, a z drugiej strony, z racji tego, że ma gwizdek, chce być sędzią, no i rządź tu i dziel sprawiedliwie. No jest jeszcze Clotaire, to jest najgorszy uczeń w klasie i wywołanie go do tablicy z reguły kończy się karą za nieprzyswojenie wiedzy i to też on ma najgorszą ocenę z każdej klasówki czy sprawdzianu, ale to jest dobra wiadomość dla pozostałych członków bandy, bo to poprawia ich statystyki, no bo w ten sposób jakby to miejsce ostatniego ucznia w klasie jest zarezerwowane dla Clotaire'a. No i jest jeszcze klasowy zawadiaka, czyli Eudes, który jakby każdy konflikt rozwiązuje w jeden ten sam sposób, tym nieodzownym i koronnym argumentem, no chcesz dostać po nosie. A że jak to mówią, niedaleko pada jabłko od jabłoni, tata od ma podobne nastawienie do życia i do rozwiązywania problemów. Czym to właśnie są naznaczone jego relacje z tatą Mikołajka, bo obaj panowie raz to się przyjaźnią, a raz to tata Mikołajka trzyma się w bezpiecznej odległości od taty Eudes, dlatego, że nie chce oberwać po nosie. No i jest jeszcze Enion, czyli właśnie klasowy prymus chouchou de la maîtresse, który chce zostać w przyszłości ministrem. Czyli pupilek nauczycielki, chouchou de la maîtresse, który właśnie jest właściwie znienawidzony, że tak odrzucony przez pozostałych członków tej rozkosznej bandy czy klasy. No ale czasami uczestniczy w ich wspólnych zabawach i taki jego znak rozpoznawczy jako jedyny nosi okulary. Poza tym jest jeszcze Geoffroy, czyli syn milionera, któremu tata zawsze kupi to, czego synek sobie zażyczy. A do szkoły odwozi go limuzyną szofer o imieniu Alberta. Zresztą ten sam, który odrabia za niego na przykład 200 linijek do przepisania zadane za karę przez szkolnego woźnego, czyli Bujona. Ale dlaczego ja tak lubię tego Mikołajka? Bo to jest lektura, która się nie starzeje. Wiecie co, bo ja jeszcze czytałam Mikołajka jako dodatek do Płomyka w odcinkach, fragmenty tej książki. Teraz odkrywam w wersji animowanej. Ja uwielbiam dzisiaj tą historię i ten tekst po prostu się nie starzeje. To znaczy starzeje się dobrze, bo mówię o zupełnie innych czasach. Bohaterowie właściwie mieszkają w zupełnie innych jakby warunkach, bo nawet nie ma telewizora, czy telewizor pojawia się tylko u nielicznych. O internecie tam się nikomu nie śniło, ale jednak te wszystkie mrugnięcia okiem, one są wciąż aktualne i wciąż tak samo bawią. Zestarzały się jedynie imiona, bo nie spotkacie dzisiaj we Francji, czy to osób o imieniu Enion, czy Marie-Edwige, czy Louisette. Takie jedyne imię, które się nie starzeje, no to Nicolas, Mikołajek, no i może jeszcze troszkę Geoffroy. Ale mimo wszystko ta historia jest warta przeczytania, zapoznania się z nią, czy nawet obejrzenia w formie filmu animowanego, bo też taki zrobiono. No i tutaj mamy te wszystkie rozkoszne postacie, czyli zaczynamy. Jest Nicolas, jest Alceste, Clotaire, Eudes, Louisette, Marie-Edwige, Geoffroy i Enion. A jeszcze z tej strony rodzice Mikołajka i pani nauczycielka i Bujon, czyli szkolny woźny.